witam Was w Vlogmasie 7. Tylko na chwilę do Was przychodzę, żeby się właśnie przywitać, bo wychodzimy. Tak wyglądam. Czerwona sukienka, było u nas dzisiaj Mikołajki, więc czerwona sukienka musi być. Mam na to płaszczyk i wychodzimy. Co się będzie działo, to zobaczycie za chwilę. Hej, właśnie wróciliśmy do domu. Jest już dosyć późno. Która jest godzina? W pół 11. Czyli naprawdę późno. I tak, opowiem Wam szybko, jak wyglądał nasz dzień. Rano wstałam i oczywiście, jak to codziennie, montowałam film i też ogarniałam sobie trochę sprawek na komputerze. Mikołaj, po ciebie też ona? No, ale chcę opowiedzieć o najpierw takie sprawki, wiesz... Aha. Ojejku, jak już zdradził, no... Okej, no to w takim razie rano, jak się obudziłam, to już czekał na mnie prezent od Mikołaja. Czekał na mnie prezent od Mikołaja, ale ten pokażę Wam na końcu. Potem zajęłam się tym, co mówiłam przed chwilą. I na 15.30 mieliśmy zarezerwowany stolik w herbaciarni u nas. Kto, wydaje mi się, że kto oglądał jakieś tam poprzednie vlogmasy, to mógł już widzieć, bo chyba już kiedyś tam byliśmy. Wydaje mi się, że kiedyś już coś na filmie pokazywałam. Było pysznie, bo zjedliśmy super desery, sałatkę i piliśmy herbatkę, gorącą czekoladę pił Adrian. Także przyjemnie i fajnie spędzony czas. Później Adiś, co też będziecie mogli zobaczyć, był świętym Mikołajem przebranym. I bo byliśmy u Adriana rodziny, tam Adiś ma chrześnicę, bratanicę, więc jest dla kogo się przebierać, także były i przebierane takie, wiecie, był Adrian po prostu Mikołajem, ale też się bawiliśmy dużo nowymi prezentami od Mikołaja, także był też fajnie spędziliśmy czas. Zobaczcie, jaki z Adriana dobry wujek przebrany, proszę bardzo, cały strój jest. Więc idziemy do bratanicy Adisia z prezentami. No hit, nie? I potem jeszcze pojechaliśmy do moich rodziców i też z nimi się napiliśmy herbatki, trochę posiedzieliśmy. Także pokażę Wam szybko, co dostaliśmy, bo powiem Wam, że jakby u nas tak raczej Mikołaj to jest takie prezenty raczej dla dzieci, a dla dorośli jakoś raczej się nie wymieniamy tak specjalnie. Ale dostaliśmy też jakieś tam drobiazgi, więc... Fajnie, miło, cieszymy się. Więc no, były słodycze. Słodycze są, także dupki będą nam rosły. Do tego dostaliśmy też ciuszki. Takie. O, dla mnie. I dla Adriana trochę bardziej szalona. Taka, w czachy. Stary pan wygląda jak Mikołaj, ale... tak, to chyba... Bardzo, to jest bardzo martwy Mikołaj. Mamy też taki zestaw, tutaj coś słodkiego, o proszę, ale do tego też taki kubek i powiem Wam, że to jest świetny kubek, jeżeli no, macie ochotę i chcielibyście mieć coś takiego, to w Pepco one są, to jest kubek po prostu taki świąteczny, w środku jest takie fajne, głębokie sitko na herbatę, czy też tam kawę, co tam zamierzacie sobie parzyć, oraz przykrywka, pokażę Wam, jak to wygląda, taki kubeczek, do tego takie duże sitko, które się wkłada tutaj i można sobie wsypać kawę czy herbatę, żeby się zaparzyła, także bardzo fajne to jest. I do tego jest taka pokrywka, ona jest cała szklana, a te rogi są gumowe. No. Tak to się prezentuje, także bardzo fajny prezent. I to już wszystko z tych takich dodatkowych. Teraz pokażę Wam, co przyniósł mi Mikołaj poranny, ten pierwszy, czyli... I tak, pierwsze co, to taką dużą torbę, piękną, bo z Mikołajem i pieskiem, słodkim, małym szczeniaczkiem, kochanym. Także śliczna torba, a w niej kolejny kalendarz adwentowy, który będziemy musieli otwierać. Także dołącza do tych otwieranych codziennie. Z Kinderka. Dzisiaj otworzymy sobie już 7 okienek, także super. Kolejna rzecz, największa w ogóle z tej paczki. To takie piękne puzzle. Mikołaj chyba bardzo dobrze mnie zna i wie, że chciałam nowe puzzle jakieś z takim świątecznym motywem. I zobaczcie, że to jest taki piękny klimat, bo choinka, tu
tutaj kominek, taka bardzo przyjemna atmosfera, a do tego zobaczcie, mały kotek, który się myje, a tutaj szczeniaczek Goldena, Golden Retriever, mój wymarzony piesek. I patrzcie, ten sobie się myje, ten sobie śpi przy choince wokół prezentów. O, piękne te puzzle, 1000 elementów, więc na pewno będę układać. Dalej mam tutaj jeszcze słodkiego Mikołaja. Takie czekoladowe kuleczki chrupiące z Linda. Następnie takie przesłodkie skarpety. To są skarpety z Sinseya i zobaczcie, one na dole są takie zielono-czerwone, a u góry mają jeszcze takiego pierniczka. Także gdyby ktoś z Was chciał takie, spodobają Wam się, to są w Sinseyu. Do tego znowu Mikołaj świetnie mnie zna i wie, że uwielbiam kwaśne żelki, także tutaj też trafione. I następnie znowu Mikołaj dobrze mnie zna, bo uwielbiam w ogóle takie artykuły papiernicze, piśmiennicze i tak dalej, więc dostałam taki duży, śmieszny długopis, który tu jest taki biało-czerwony, a na końcu ma taką cekinową bombkę, także bardzo świąteczny długopis. Ja w ogóle uwielbiam ręcznie pisać dużo, także na pewno się przyda, tak samo jak te piękne cienkopisy. Kiedyś mówiłam właśnie Mikołajowi, mówiłam kiedyś Mikołajowi, że bardzo, bardzo mi się podobają te takie wielokolorowe cienkopisy i dostałam taką fajną, dużą paczkę. Na pewno będę często korzystać. I na końcu coś, o czym już dawno chciałam Wam powiedzieć. Chyba nie wspominałam, nie? Jeszcze? Bo wydaje mi się, że zjedliśmy już tą czekoladę. Dostałam od mojej przyjaciółki pierwszą, jakoś w listopadzie. I teraz Mikołaj kupił mi drugą, bo tamtą pochłonęłam po prostu w 3 sekundy. To jest dla mnie aktualnie najlepsza czekolada, jaka istnieje. Ja mam takie fazy na różne czekolady, ale ta w ostatnim czasie smakuje mi najbardziej, czyli Milka z takim chrupiącym ciasteczkiem. Ona smakuje, odrobinę przypomina tę czekoladę z Oreo, nie? Milkę z Oreo, bo jest taka, w środku ma po prostu chrupiące ciasteczka. Tylko że tutaj te ciasteczka są takie beżowe, a nie te takie ciemne z Oreo, ale jest naprawdę bardzo, bardzo smaczna i mniam. Więc to już prawie wszystko, ale tutaj postaram się jak najbardziej skrócić tą historię. Kiedyś pracowałam na magazynie włoskiej firmy i oni tam na święta każdemu pracownikowi dawali takie właśnie panetone. I to jest taka tradycyjna włoska babka, którą się tam u nich je na święta właśnie. I w tej firmie, w której pracowałam, były takie babki rozdawane wszystkim pracownikom. No i co roku po prostu jak jesteśmy w jakichś sklepach typu Auchan, takich dużych hipermarketach, to zawsze się śmieję z tego, że mówię, o widzisz Adrian, babki. Babki dla pracowników stoją na półkach. No i Adrian postanowił mi taką babkę w tym roku kupić, bo uznał, że jestem świetnym pracownikiem. I spójrzcie, to jest mój koszmar generalnie, bo ja nigdy nie lubiłam tej babki i jakby poza tym, że nie lubiłam tej babki, to ja jeszcze nienawidzę rodzynków, więc Adrian wybrał dokładnie tą babkę, która miała najwięcej tych rodzynków w składzie. Także to jest taki, wiecie, bardziej zabawny, śmieszny żart, który my rozumiemy. I no to jest mega zabawne, pewnie spróbujemy sobie po kawałeczku, chociaż te rodzynki mnie tak odrzucają, że ja nie wiem, czy dam radę to zjeść, a resztę rozdzielimy gdzieś tam urodzinki, także naprawdę to jest super zabawne i cieszę się, że Adrian po prostu o tym pomyślał i że możemy się z tego pośmiać, także to tyle, jeśli chodzi o moje prezenty, właściwie nasze, bo też tutaj Wam pokazywałam wspólne prezenty, poza tym teraz Adiś, nareszcie przyszła kolej Adriana, otworzy swój pakunek mikołajkowy, no bo dzisiaj są u nas mikołajki. Właściwie, skoro to 7 vlogmas, to powinno Ci też dać 7 prezent. No nie obrażę się. No dobra, to muszę najpierw po niego pójść, bo nie pomyślałam o tym i go nie spakowałam. Także Adrian teraz otworzy swój prezent mikołajkowy, no bo jakby ta herbaciarnia to był dodatek, więc prezent za chwilę też będzie, tylko musicie sekundę poczekać, aż to wszystko spakuje. Przechodzimy do kalendarzy. Postaram się to zrobić jak najbardziej sprawnie. Kalendarz z 5 o'clock, czyli herbatka. Dzisiaj, o, wspaniale, dzisiejsze okienko to grzaniec i grzaniec jest opisany tak. Kompozycja owoców czarnego bzu, czerwonej i czernej porzeczki oraz jeżyny. Dodatek głogu i hibiskusa wzmacnia walory zdrowotne. No, walory zdrowotne doceniam, natomiast ja nie jestem największą fanką takich
Nawet nie wiem, czy to można herbatą nazwać, no bo tu właśnie herbaty w ogóle nie ma w składzie. I jak gdzieś tam takie napoje, napary są tylko z owocami, czy też z jakimiś kwiatami, to ja raczej nie przepadam, ale na pewno spróbujemy i się przekonamy. Oczywiście mam nadzieję, że się domyślacie, że skoro dzisiaj wróciliśmy do domu tak późno, to już herbat nie próbowaliśmy, więc ta dołącza do tego stosu po prostu już hańby. Ale mam nadzieję, że w kolejnych dniach uda nam się to nadrobić, bo już wstyd normalnie. Teraz kalendarz Kinder i tak jak Wam wspominałam, no musimy tutaj otworzyć aż 7 okienek. Dlatego teraz ja nie będę gadać, tylko w przyspieszeniu otworzę te 7 okienek, więc zaczynam. Tak się prezentowało 7 okienek z kalendarza Kinder. Zjemy, myślę sobie, nie wiem, albo jeszcze dzisiaj do jakiejś... Nie, no nie wiem, czy będziemy kawę pić jeszcze. Chyba nie. Ale może jutro do kawki. No posiedźmy, napijmy się. No ale nie wiem, czy jest już za późno. Może lepiej idźmy wcześniej spać. No, to jutro do kawki. A teraz kalendarz z Ikei. 7 okienko. O, akurat jest tutaj. Dzisiaj na drzwiczkach mamy takiego małego, słodkiego, okrąglutkiego ptaszka. Zobaczcie, jaki jest śmieszny. Okrągły ptaszek. A czekoladka dzisiaj taka bardzo ładna, taka zaokrąglona z wierzchu. Ładnie się prezentuje. I jeszcze sprawdzę, jaki smak, zanim zacznę ją jeść. To jest trufla z orzechów laskowych. Jeśli się dobrze przyjrzałam, to tak. Więc zjadam połówkę. Do kreseczki tam. Proszę. Mam nadzieję, że nie zjadłam za dużo. Zobacz, no ale zostawiłaś troszeczkę. Całkiem smaczna, powiem. Ej, to wnętrze jest takie z orzechów laskowych. Tak? Tak to było? Przepyszny jest ten środek. Tak naprawdę intensywnie smakuje orzechami. Naprawdę, powiem Wam, że to jest 7 okienko, ale jestem pod wrażeniem jakości tego kalendarza. Wow. Szczególnie, że tak naprawdę te czekoladki wychodzą za darmo, bo będą dwa bony 6 i 24 na łączną wartość 30 zł, czyli cena tego kalendarza. Także reszta czekoladek po prostu jest za darmo, więc powiem Wam, że naprawdę w smaku te czekoladki są przepyszne. Super, to jest świetny kalendarz. Ok, no to teraz czas na kalendarze kosmetyczne. Pierwszy oczywiście ten mały z cieniami i 7 okienko. O, super, dzięki za pomoc. Dzisiejszy cień nazywa się Orzechowiec i uwaga, wygląda... ja się spodziewałam dzisiaj matowego cienia, no bo wczoraj była bombka błyszcząca. A tu proszę, zobaczcie jaki piękny kolor. Bardzo ładnie wygląda. Śliczny. Bardzo ładny kolor. To jest brązowa baza, a ma w sobie masę złotych drobin. Spójrzcie, tak się prezentuje. Bardzo, bardzo ładny kolor i ciekawa jestem, czy on by nawet nie dał rady sam na powiece wylądować, bo po prostu, tutaj bym na środek sobie wklepała go, a jak się go rozetrze po bokach, to może by fajnie zostawiał samą tą bazę kolorystyczną. Muszę spróbować sobie, bo naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. Taki ciekawy jest ten kolor. Orzechowiec ląduje w palecie. I zaczynamy już drugi rządek, proszę. Tak to póki co wygląda. Ok, no i teraz duży kalendarz. 7 okienko, gdzie będzie? A, jest tutaj rzeczywiście. No już widać, że dzisiaj cień nazywa się cynamonka. Cinnamon roll. I widzę, że jest błyszczący, ale coś tu jest pokruszone chyba. Nie, tylko po prostu tak po bokach trochę się rozsypały jakieś drobinki. No zapowiada się ładny cień, bo już
Coś podobnego chyba mam w kolekcji, nie wiem, z poprzednich lat, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy w zeszłym roku nie było czegoś podobnego. Mam wrażenie, że chyba to się nazywało Różowa Burza. Będę musiała sobie przypomnieć nazwę, bo kojarzę, że tamten cień bardzo mi się podobał i wydaje mi się, że był podobny, bo to jest taki lekko jakaś taka brzoskwiniowa, taka brzoskwiniowa baza ze różowym połyskiem. Brzoskwiniowa baza z różowym połyskiem. I swatch wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że to będziecie mogli dobrze zobaczyć. O, widzicie teraz, jak ten cień jest, to jest brzoskwiniowy. O, na skórze też, a jak łapie światło, to na różowo. Bardzo ładny kolor. I wkładam cynamonkę do palety. No jakby nie patrzeć, ze względu na nazwę, to już ona ma jakieś tam fory u mnie, tak? Pierwsze miejsce zaczyna ten cień zajmować. No ale poza tym też bardzo, bardzo ładny kolor. Ten pięknie, myślę, będzie wyglądał do niebieskich oczu. No i zobaczcie, ten rząd pierwszy jest taki super dzienny, bo są dwa błyski i dwa takie bardzo podstawowe maty, czyli beż i brązik jasny, także na razie paleta bardzo, bardzo mi odpowiada. Lubię takie dzienniaczki. Także to były nasze dzisiejsze dwa okienka w kalendarzach kosmetycznych. I teraz przejdziemy do Mix It oraz kalendarza Adriana. Dobrze, jesteśmy już przy kalendarzu Adriana, to znaczy najpierw Mix It. No i możesz już otwierać. Szukamy okienka siódmego, tak? Siódmego. No i dzisiaj na obrazku jest taka jakby, nie wiem co to jest, jakaś kamienica? Bo w ogóle, kamienicy. Właśnie jak montowałam film ten wczorajszy, to zauważyłam, aha, rzeczywiście tutaj na tym jest, na kalendarzu. No to jest to. Ale zauważyłam podczas montażu, że nie pokazaliśmy co jest na szóstce. Nie, szóstkę pokazaliśmy, to jednej piątki nie pokazaliśmy, chyba tej z diabełkiem. O, widzicie? Bo tu jest kogut i sarna, więc tego Wam wczoraj nie pokazaliśmy. Ale no dobra, otwieraj teraz to pudełeczko, zobaczymy co tam będzie. Już widzę, że babano. Tylko teraz sprawdzam smak. Jabłko cynamon. Mhm, to super, taki typowo świąteczny, grudniowy smak. No dobrze, to będziesz sobie próbował kiedyś tam w pracy. Jasne, już sobie odkładam. No i jesteśmy już na klasycznym stanowisku do otwierania prezentów. Teraz mogę Wam już zdradzić, że dotarły mi prawie wszystkie paczki. No jeszcze coś tam się przeciąga ze względu na dużo zamówień z Black Friday, ale niemal wszystko już mam, dlatego postaram się jutro spakować już większość tych okienek dla Adriana i przyniosę tutaj tą skrzyneczkę, co kiedyś tam dostałam i wszystkiemu włożę, żeby mógł mieć po prostu większy wybór, żeby była taka bardziej przyjemna ta, żeby ten kalendarz był bardziej przyjemny. No ale dzisiaj otwierasz oba te okienka, więc proszę zacząć od szóstki. Fajnie. Bo szóstkę oczywiście przyniósł Ci Mikołaj. Dobrze. To mi się podoba. Dobra. Postaram się potwierać delikatnie, żeby nie popsuć pracy Mikołaja. Już wyciągam. Mam tutaj coś miękkiego. Ten prezent również znam. To ogólnie to powiem Wam tak. Ten prezent jest kapitalny. Adrian ogólnie wiedział, że dostanie to, ale nie wiedział on oczywiście w którym okienku. No i możesz tutaj nam zaprezentować. Co to takiego? Tak, myślę, że ten prezent jest nawet godny przymierzenia, bo... Nie wiem, czy kojarzycie. Wydaje mi się, że ta tradycja wywodzi się gdzieś ze Stanów Zjednoczonych, że oni tam mają taki po prostu zwyczaj kupowania na święta takich brzydkich swetrów. No i w tym roku tak chodziliśmy z Adrianem po sklepach i różne były te sweterki jakieś szalone, ale jak zobaczyłam ten, to po prostu uznałam, że to jest najbrzydszy sweter jednocześnie, ale jednocześnie jakiś taki nie wiem, przyjemniejszy, najciekawszy, bo no jak widzicie, jest to taka przyjemna atmosfera, kominek, skarpety nad kominkiem i ta skarpeta jest prawdziwa, ona naprawdę tutaj jest przyszyta i normalnie można coś do niej włożyć, więc ja już sobie to wyobrażam, jak ładuję tu Adrianowi, nie wiem, jakieś cukierki w ciągu dnia, jak będzie to nosił, albo nie wiem, telefon sobie będzie mógł schować. Po prostu tak mnie rozbawił ten sweter, że nie mogłam go nie kupić, tylko chciałam po prostu, żeby Adrian go przymierzył, bo bardzo ciężko już było go dostać, musiałam do dwóch sklepów jeździć, żeby znaleźć dobry rozmiar, więc naprawdę wow. To za chwilę możesz nam przymierzyć. Tak, pamiętam właśnie, co? Chciałam jeszcze, znowu muszę, widzicie, chcę gapa.
Outfit, Adrian, outfit. Bluza chyba sprzed 2 lat z kalendarza. Tak, tak, tak. Tu jest bluza taka bardziej piernika. Świąteczna, ale elegancka. Taka, tak, no, bo ona jest taka... Trochę przeciwieństwo tego. Tak. No i spodnie dalej szare, a tu pieski. To też chyba było w kalendarzu, jeśli dobrze pamiętam. Takie, co to są, jakieś buldogi francuskie? Chyba tak. Z szaliczkiem albo z czapką niektóre. Także takie dzisiaj, taki strój. A ty teraz przymierzysz, czy najpierw chcesz otworzyć drugie okienko? No, mogę przymierzyć. To przymierzaj i za chwilę... Nie będziemy musieli pokazywać, tylko po prostu będę otwierał następne prezenty. Dobrze, okej. Okay. Adyś już wrócił w swoim przepięknym nowym outficie. Mam nadzieję, że teraz jak najczęściej będziesz w nim chodził. Tak, na pewno. No, ogólnie jak w sumie wspólnie wybieraliśmy ten sweter, to jak Marta mi go pokazała, bo mówiła, że jest najmocniejszy, to no, trochę byłem przerażony, że chcę mnie w to ubrać. I mówię, że no za mocno, już za bardzo był przesadzony, ale jak go przymierzyłem, gdzieś tam pociągnął rękawki, to nawet mi się spodobał, no i ta skarpeta zdecydowanie też mnie przekonała i mówię, nie no, to jest to żaden Reniefer tam z uśmieszkiem, to musi być po prostu tutaj kominek i skarpeta. Tak, no bo były oczywiście jakieś takie, wiecie, typowo, takie jeszcze w miarę dochodzenia, jakieś tam Reniferki, jakiś napis X-Men, jakieś takie, no, z lamą w szaliku widzieliśmy, no różne takie ciekawe, ale ten był najbrzydszy, a jednocześnie najciekawszy i po prostu złapał mnie tak za serce, że no nie mogłam. Nie no, jest mocny. I wiecie, co jeszcze chciałam powiedzieć, że na początku planowałam go dać Adrianowi pod choinkę, no bo to takie jest śmieszne i w ogóle, ale jednak... Myślę, że jak dostanie go na Mikołaja, to wiecie, będzie miał dłużej okazję w grudniu dochodzenia w nim. Także ale liczę na to, że naprawdę pokaże nam się w nim jeszcze nieraz. Tak, myślę, że pierwszy albo drugi dzień świąt już na pewno, jakby rodzinnie, też oficjalnie się gdzieś pokaże, ale gdzieś tutaj myślę, że nie ma wstydu. No nie no, ja jestem zachwycona, po prostu jest tak brzydki i tak oryginalny, tak dziwny, śmieszny. No, te kolory, to nawet jak kupowałam w sklepie, to już stojąc przy kasie, stał obok mnie taki starszy pan i mówi tak, o, jaki śmieszny. Nie mówiłaś mi tego sobie. No, dobra, to dobra, teraz czas możesz... Się już tutaj. Dobrze, to jest okienko 7, więc możesz już otwierać. Chcesz zgadnąć, co to jest? No właśnie, na początku to tak sam próbuję jakby sobie coś wymyśleć i no nie idzie mi to za dobrze. Nie no, nie mam pojęcia, coś jakoś mam wrażenie, że... Bardzo dobrze to pakujesz i ciężko mi to... No dobra, to otwieraj. Właśnie, nie wiem dlaczego już nie mogę wydać, bo z jednej strony czuję, że to jest takie okrągłe trochę jak słoik, ale to jest miękkie, no i jakby no nie pasuje mi to do opisu słoika, bo Marta robi tutaj takie małe oszustwo, że słoik zawija w skarpetę i potem ja mam problem ze zgadnięciem, co to w środku jest. Ale co my tutaj mamy? Mamy Czeko Ciacho, czyli chyba jakaś nowość, skrukam, bo pierwszy raz o tym słyszę. Chcę wam jeszcze tylko powiedzieć, właśnie jeżeli Adrian już to wyjął, czyli mamy tu Czeko Ciacho i chciałam wam powiedzieć, że właśnie Krukam to była firma, na której paczkę czekałam tak długo, właśnie ze względu na to, że mieli masę zamówień na Black Friday, podobno rekordowa ilość i tak długo czekałam na tą przesyłkę właśnie dlatego, że no, nie mogli się wyrobić, ale nareszcie jest, więc teraz może coś jeszcze z Krukam się w tych paczkach pojawi. No ale pierwsze jest Czeko Ciacho i powiem wam, że jestem naprawdę zachwycona składem, bo są tutaj orzechy arachidowe prażone 64%. Później jest już tylko tak czekolada i 15% czekolady i ciasteczka pszenne i koniec. Aha, syrop daktylowy do posłodzenia i koniec składu, także naprawdę bardzo super. Przyjemnie. No to są to bardzo dobre też jakby no, takie przekąski. Zamiast Nutelli to polecam coś z Krukam. I tutaj jeszcze mam skarpetki. Jeżeli dobrze widzę, to są pszczoły, osy, bąki. Myślę, że pszczółki. Możemy uznać, że pszczółki. Nieraz już gdzieś tam gadaliśmy o tym, że szanujemy pszczoły. Pszczoły są ważne i dają pyszny miodek, także pszczoły są super. I jak zobaczyłam te skarpety, to od razu wiedziałam, że musisz je mieć. Tak, super. No to bardzo fajne. Super, bardzo fajne prezenty w sumie. Aż 3, tak? 1, 2, 3. No nawet tą skarpetę mogę też liczyć osobno, czyli 4. Także super. Dziękuję bardzo Mikołajowi i nie tylko Mikołajowi. I pomocnikowi. Pomocniczce. Tak, pomocniczce. Aha, dobra. Wszystko wiemy. Dobra. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. I tak jak wam wczoraj wspominałam, mamy jeszcze kilka paczek z Black Friday, których nie było za bardzo czasu, okazji pootwierać. Dlatego dzisiaj koniecznie przynajmniej jedną sobie otworzymy. I uznałam, że pierwsza, za którą się zabiorę, to Sinsay. Mieli tam trochę produktów poprzecenianych 40%, dlatego też zdecydowałam się na co nieco. I tak, pierwsze co tutaj mam, to dresy.
Mam już takie jedne, nawet widzieliście je chyba w pierwszym vlogmasie. Trochę podobne, natomiast tamte mają inny materiał, bo o, tamte dresy, które ja mam, są z tego materiału, co ta bluza, o, którą tutaj możecie zobaczyć. To jest taka krótka bluza, tak myślę, do, na wysokości talii się kończy. I właśnie tamte dresy mają ten materiał. Tu możecie sobie zobaczyć taki... On jest taki gładki, jednolity, jakby taki welurek, coś w tym stylu. Natomiast te dresy, które tu mam, mają bardzo podobny kolor, ale na stronie kosztują chyba dychę mniej od tamtych. I byłam ciekawa, czym one się różnią i już Wam pokazuję. Te mają taką fakturę. Nie wiem, czy to kamera to złapie tą różnicę. Zobaczcie. Taka jest przy tej bluzie, a taka przy tych spodniach. Te spodnie są takie bardziej jak polar. O, jak konsystencja jak polar. A to jest taki welur gładszy. Więc już rozumiem tą różnicę po prostu. No i one były na jakiejś tam promocji, ale dokładnie cen już nie pamiętam. Czy to są te dresy, które myślałaś, że są takie same? Wow. Za mocne pytanie. Wow, okej. To tak, bo one na zdjęciach wyglądają identycznie, nie widać żadnej różnicy, nie? Więc kolor jest identyczny, tylko tyle, że nie widać było różnicy w materiale. No, ale była inna, nie? Cena tam 10 zł się różniły w cenie. No więc teraz już wiadomo, czym się różnią. Następnie sukienka była akurat, miałam ją gdzieś tam, wiecie, zaobserwowaną, bo mi się spodobała. Jak to ja, po prostu czarna, prosta kiecka. Udziwnieniem jest tutaj takie wycięcie z tyłu. O, widzicie? Na plecach to jest. Takie kółeczko wycięte na plecach. I ona ma tutaj taki wzorek jeszcze taki. O, widzicie? To jest takie dziurkowanie po prostu. To nie jest żadne przeszycie, tylko taka dziurka. Więc będzie chyba trochę skóry po prostu prześwitywać spod spodu. I to, jeśli się nie mylę, jest taka sukienka przy moim wzroście 1,64 m za kolano. Długi rękaw. Przymierzę jeszcze, zobaczę, jak będę w tym wyglądać. No i jej regularna cena to 70 zł, ale ja ją kupiłam właśnie na tej promocji, bo 70 to trochę za dużo jak na taką prostą sukienkę dla mnie. Były tutaj jeszcze dwie rzeczy dla Adriana, ale to oczywiście w kalendarzu zobaczycie. I na samym końcu pościel. Byłam ciekawa jakości właśnie pościeli z Sinseya, dlatego zamówiłam dwie. To znaczy, to jest w ogóle ten sam wzór. Zobaczcie, to jest taki zielony i wzór takich... leśnych trochę, nie leśne to jest w sumie, to są jakieś takie roślinki po prostu. Myślałam, że to takie leśne, jakieś takie iglaste wzory, ale nieważne. Są to po prostu, jest to pościel w dwóch rozmiarach, bo my śpimy w jednym łóżku, ale pod dwoma kołdrami. Z tego względu zamówiłam oczywiście poszewkę na moją i Adriana, one się różnią rozmiarami też. Zamówiłam dwie, a wiecie, będziemy mieć cztery aż poszewki na poduszki, no a poduszki trochę częściej zmieniam jednak niż kołdry, bo twarzy tym cały czas dotykam, więc będziemy mieć cztery poduszki, a kołdry właśnie dwie. No i to też było na promocji właśnie na Black Friday, a już dawno chciałam je zamówić, bo mi się ten wzór spodobał, więc cieszę się, że w końcu ją mamy. To jest pościel bawełniana, 100% bawełny. Proszę. Czekaj, tylko powiem jeszcze, że rozmiar 2x2,20, regularna cena to było 60 zł, a rozmiar 160x2 to regularna cena 50 zł. Także to już wszystko, jeżeli chodzi o Sinsei. Kolejne pudełka z zamówieniami z Black Friday będą w następnym vlogmasie. I powiem Wam, nie wiem, czy się tego spodziewacie w ogóle, że kończymy ten vlogmas. Tak jak Wam już wspominałam wcześniej, dzisiejszy film tutaj po powrocie do domu zaczął się późno, bo to była, która my mówiliśmy, 22? Czy 22:30 nawet? No i więc już po prostu późno, nim my teraz to wszystko ponagrywaliśmy, to już też trochę czasu minęło, a chciałabym trochę wcześniej iść spać, żeby jutro, wiecie, z mocą, energią zacząć kolejny dzień, bo już się trochę martwiłam, że jestem taka zmęczona, że chyba będę musiała odpuścić jakiś vlogmas, a właśnie, żeby tego nie robić, to po dzisiejszy kończymy wcześniej, żebym odpoczęła trochę, naładowała baterię i żebyśmy mogli jutro od rana znowu działać. Dlatego też dziękuję Wam za ten dzisiejszy vlogmas. Nasz mikołajkowy dla nas dzisiaj był 6 grudnia i spędziliśmy naprawdę fajnie czas. A vlogmas 7 kończymy, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Piszcie koniecznie w komentarzach o prezentach mikołajkowych. Widziałam, że pod 6 vlogmasem też już coś tam niektórzy pisali. Ale jeżeli ktoś jeszcze się nie podzielił,
czy był u Was Mikołaj, czy nie był, to koniecznie dajcie znać, czy byliście grzeczni, czy może ktoś dostał jakąś rózgę, ale mam nadzieję, że nie, także teraz już dziękuję, widzimy się już jutro w kolejnym filmie, do zobaczenia, przesyłam Wam buziaki, pa pa! Do widzenia!